Witam na kanale Novato, sprawdzone, polecone. Kolejny kociołek RED od firmy Ventor zainstalowany. Bardzo lubię te kotły, one są kompaktowe, właściwie można je zmieścić w każdą dziurę i tutaj inwestor miał dosyć duże problemy z tym, żeby dobrać inny kociołek. Oto wejście do piwnicy. To jest widziane z dołu. Skonstruował tutaj taką specjalną dźwignię, bloczek, aby wprowadzić tego reda, ale właśnie przez to, że on jest kompaktowy, to mieści się w takich miejscach dziwnych, dziwacznych, gdzie inne kotły, no naprawdę ciężko by było. A dzisiaj tylko taka zajawka na temat możliwości. Od niedawna są takie możliwości, że redy wyposażone są w moduł Wi-Fi i to pozwala zobaczyć, podejrzeć parametry, włączyć, wyłączyć, zobaczyć temperaturę, jaka jest na kotle, z jaką siłą działa płomień, czyli jaka jest moc. Pamiętajmy, że kotły na pelet modulują, czy jest w tej chwili załączony, jaka jest temperatura spalin. I to są te podstawowe dane, które możemy widzieć w telefonie. No, w większości przypadków wydaje się, że to jest rzecz dodatkowa, ale ponieważ wszystkie rzeczy właściwie dzisiaj już oglądamy na telefonie, to i RED już też ma tą funkcję. Ona jest w standardzie. Nie trzeba już dopłacać do tego, po prostu jest w kotle. Dzięki uprzejmości inwestora zrobiłem te fotki na jego telefonie, jak to działa. Także REDy są wyposażone w kartę Wi-Fi i w aplikację na telefon, którą możemy podejrzeć ustawienia, zmienić te ustawienia, ale przede wszystkim możemy zobaczyć, w jakim stanie znajduje się nasz kociołek. Jeszcze raz powtórzę, RED Selecta, włoski kocioł, który mieści się prawie wszędzie i nie wymaga skomplikowanego podłączenia do istniejącej instalacji. Tutaj był kocioł stałopalny, dołożone naczynie przeponowe, zamknięty układ i właściwie tyle. Oczywiście zawór ochrony powrotu, zawór dzielący między CO i CWU i tak to wygląda. I od jakiegoś czasu, tutaj widać, używamy już izolacji kauczukowej, jest ona fajniejsza, chyba bardziej estetyczna. A tu zawór po przełączeniu ciepłej między CO i CWU. Dziękujemy, pozdrawiam. Zapraszam, jeżeli ktoś lubi ładne kotły, to z pewnością ten kocioł jest ładny, a dodatkowo jeszcze prosty w swojej budowie i eksploatacji. Jedynie jest, jak każde kotły na pelet, mało odporny na słabej jakości pelet, ale z tym już coraz rzadziej się spotykamy, coraz częściej pelety są takie, jak deklaruje producent. Dziękuję, pozdrawiam, sprawdzone, polecone, Novato.